Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam Was w pierwszym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 1. Moi drodzy, seria już jest na kanale drugi raz, ale ta, która była pierwszy raz już jest ukryta, ponieważ była w bardzo słabej jakości. No i uważam, że skoro zajmujemy się tutaj głównie Gothiciem na tym kanale, ewentualnie innymi gierkami typu takiego naprawdę starszego typu te Tomb Raidery, typu Legenda, Anniversary, Underworld, ale to nieważne. Ważne jest to, że w sumie w tym roku minęłoby 7 lat od serii z Gothica 1, tej pierwszej, i uważam, że należy się Wam ona w dużo lepszej jakości, nie tylko graficznej, bo mamy tutaj Directa 11, tak, wow, wreszcie się to robiłam, ale również no, jest to na lepszym sprzęcie, lepszym mikrofonie i w ogóle lepszym chyba podejściem. Także moi drodzy, chyba Gothica 1 nie trzeba nikomu tutaj przedstawiać, natomiast nie będę tutaj spoilerowała, jakby ktoś nowy przyszedł, nigdy nie znał Gothica i chciał poznać, także będziemy w miarę się poruszać sprawnie, nie będę też dialogów przeklikiwać, bo to byłoby myślę nie fair. I co? I wydaje mi się, że to by było tyle na taki wstęp. Co ja mogę Wam powiedzieć? Jestem Wam winna odcinek z Odysei, z podsumowania i jeszcze się zastanawiam, w jakiej formie go zrobię i czy w ogóle w formie odcinku, ale jest parę rzeczy, które chciałabym Wam pokazać i wtedy myślę, że mogłabym sobie nagrać, wiecie, taki materiał na przykład 20-minutowy, gdzie sobie po prostu pokażę Wam takie ciekawe rzeczy, których nie zrobiliśmy w grze, typu na przykład w cudzysłowie prezent od Balhantshara w postaci szybkiej podróży, czy na przykład miejsca, których nie odwiedziliśmy, typu dolinę w jakby ten las w dolinie, tam w tej świątyni nieba w Warancie na przykład, albo nie wiem, na pewno jest jeszcze parę takich miejsc, gdzie nie byliśmy, a wypadałoby wejść i może coś powiedzieć. Ale wróćmy do Gothica 1, a nie Odysei, bo Odyseja to już jest rozdział zamknięty. Chociaż to tak chciałam Wam tylko wspomnieć. No co, Gothic 1, gra Piranha Bytes, pierwsza. Kurde, będzie fajnie, myślę. Zaczynamy, moi drodzy, nową grę, nie będę już dłużej przedłużać. Królestwo Myrtany zjednoczone pod berłem króla Robara II. Podczas długich lat swego panowania Robar zdołał pokonać wszystkich wrogów królestwa. Oprócz jednego. Z orkami była niezwykle kosztowna, a cenę za nią miała ponieść niewielka grupa skazańców. Król potrzebował mieczy i tarcz dla swego wojska, toteż wkrótce każdy przestępca, niezależnie od występku, jaki popełnił, zmuszany był do pracy w kopalniach rudy w Korinis. Aby uniemożliwić im ucieczkę, król wysłał swych najpotężniejszych magów, by ci otoczyli całą dolinę czarodziejską barierą. A ja byłem jednym z nich. Niespodziewanie coś zakłóciło delikatną strukturę zaklęcia i zostaliśmy uwięzieni przez nasze własne dzieło. Więźniowie błyskawicznie wykorzystali moment konsternacji. Korinis wraz ze wszystkimi swymi kopalniami znajdowała się teraz w rękach więźniów. Król nie miał wyboru. Musiał negocjować. Potrzebował rudy. Miesiąc po miesiącu król dostarczał więźniom wszystkiego, czego potrzebowali. Miesiąc po miesiącu otrzymywał od nich w zamian nowy ładunek cennej rudy. Aż do dziś na skraj urwiska sprowadzono kolejnego więźnia. Nie wiedział, co go czeka, a to właśnie on
miał wszystko odmienić. W imieniu jego wysokości, króla Robara II, pana Verantu, skazuję tego więźnia na... Stać! Skazańcze, mam dla ciebie propozycję. Ten list musi dotrzeć do arcymistrza Kręgu Magów Ognia. Marnujesz czas. Sam będziesz mógł wybrać sobie nagrodę. Magowie dadzą ci wszystko, czego zażądasz. Niech będzie. Zaniosę wasz cenny list. Pod jednym warunkiem. Oszczędźcie mi reszty tej paplaniny. Jak się... Milcz! Dobra, zrzucajcie go! No! Witamy w kolonii! Dość tego! Zostawcie go! A teraz precz! No już, wstawaj. Nazywam się Diego. Jestem... Nie interesuje mnie, kim jesteś. Jesteś tu nowy, a do mnie należy dbanie o nowych. Na razie to tyle. Jeśli chcesz jeszcze trochę pożyć, słuchaj się mnie. Ale oczywiście nie będę ci przeszkadzał w ewentualnej próbie samobójstwa. To jak będzie? Dobra, co powinienem wiedzieć o tym miejscu? Nazywamy je kolonią. Wiesz już, że wydobywamy rudę dla króla. Cóż, w każdym razie tak robią ludzie ze starego obozu. Wewnątrz bariery powstały trzy obozy. Największy i najstarszy jest tak zwany stary obóz. Jak dostanę się do starego obozu? Podążaj tą ścieżką. Stary obóz to najbliższe, mniej więcej bezpieczne miejsce, jakie napotkasz po drodze. Pomiędzy obozami kręci się wiele groźnych zwierząt. Radziłbym ci postarać się o jakąś broń. Gdzie mogę znaleźć oręż? Rozejrzyj się trochę w pobliżu opuszczonej kopalni. Na pewno znajdziesz tam coś przydatnego. Kopalnię nie trudno znaleźć. Leży parę metrów w dół kanionu. Dlaczego mi pomogłeś? Bo potrzebowałeś pomocy. Gdyby nie ja, Bulit i jego chłopcy mogliby cię wykończyć. A ja jestem zbyt miły, żeby się temu spokojnie przyglądać. W końcu przebyłem całą tę drogę po to, by złożyć ci propozycję. Propozycję? Tak. Po tym zajściu z Bulitem i jego ludźmi powinieneś się domyślić, że przyda ci się ochrona. Każdy, kto tu trafia, ma wybór. W kolonii są trzy obozy i w końcu będziesz musiał do któregoś dołączyć. Jestem tu, by udowodnić wszystkim nowym, że najlepszym miejscem dla nich będzie stary obóz. A gdzie jest teraz Bulit? Oni i pozostali przenoszą towary z zewnątrz do obozu. Tam go znajdziesz. Ale jeśli chcesz z nim walczyć, radzę ci uważać. To doświadczony wojownik. Mam list do arcymistrza magów ognia. Czyżby? Jakiś mag dał mi go, zanim mnie tu wrzucono. Twoje szczęście, że nie mogę się więcej pokazywać u magów. Ktoś inny mógłby ci poderżnąć gardło za taki list. A to dlatego, że magowie hojnie opłacają swoich kurierów. A większość z tutejszych ludzi nic nie posiada. Na twoim miejscu trzymałbym język za zębami, aż do chwili, gdy spotkasz któregoś z magów. Chociaż wątpię, żeby ci się udało. Dlaczego? Magowie mieszkają w zamku, w starym obozie. Tylko ludzie Gomeza mają tam wstęp. Kim jest Gomez? Gomez jest najpotężniejszym z magnatów kierujących handlem rudą. To on rządzi w starym obozie i ma najwięcej do powiedzenia w całej kolonii. Załóżmy, że chciałbym dołączyć do jego ludzi. Co powinienem zrobić? Przy bramie do zamku znajdziesz człowieka imieniem Torus. Powiedz mu, że Diego cię przysłał. Dzięki za pomoc. Spotkamy się w starym obozie. No i super, moi drodzy, rozdział pierwszy, witamy w kolonii. No oczywiście, że witamy, no a jakby żeby inaczej. Kurde, czułość myszy, widzę, że jest dramat. To jest chyba maksimum, co mogę zrobić, chociaż trochę do pożygu. Teraz się trzeba przyzwyczaić, że już lokatorek nie podświetla rzeczy, nie? Znaczy wiecie, można unionka poinstalować do Gothica 1, ale szczerze, chyba nie. My sobie sprawdzimy tutaj na luzie, co i jak. Tylko może, no, nie chcemy, żeby nas bariera pierdzieliła. A propos dołączenia do któregoś z obozów, myślę, że zdecyduję się na nowy obóz. Dlatego, że jeszcze nigdy nie grałam po stronie nowego obozu.
tak naprawdę. Jeżeli o to chodzi, to w sumie grałam po stronie obozu sekty i wtedy prowadziliśmy właśnie serię po tej stronie. Teraz tak, trzeba nauczyć się znowu poruszania się. Tutaj możemy pogadać z jakimś gościem. Cześć, Ori. Czym się tutaj zajmujesz? Dbam o to, by nikt niepowołany nie dostał się w pobliże miejsca wymiany, zwłaszcza ci bandyci z nowego obozu. Hej, to ciebie dziś zrzucili tutaj, co? Zgadza się. W takim razie uważaj na ludzi z nowego obozu. Ja jestem ze starego obozu, tak jak wszyscy, których widziałeś na miejscu wymiany. Zakładam, że rozmawiałeś już z Diego. Tak, rozmawiałem. To dobrze, zatem wiesz już mniej więcej co i jak. Dlaczego mam uważać na ludzi z nowego obozu? W porównaniu z nowym obozem, stary obóz to ciche i przytulne miejsce. Nowy obóz nie otrzymuje żadnych przesyłek z zewnątrz. Te szkodniki po prostu kradną wszystko, czego potrzebują. A stary obóz? Tutaj wszystkim rządzą magnaci, handlujący rudą. Pod nimi są strażnicy, a następnie cienie. Najniższą kastę stanowią kopacze. Każdy, kto tu trafi, zaczyna jako kopacz. Jeśli masz większe ambicje, musisz zostać przyjęty do cieni. Widziałem, jak spuszczano tutaj jakąś kobietę. Cóż, magnaci dostają wszystko, czego zapragną. Chcesz powiedzieć, że król wymienia kobiety na rudę? Naturalnie, one też trafiają tutaj prosto z więzienia. Gdyby Gomez nie ściągnął ich tutaj, dalej gniłyby w jakimś lochu. Sam już nie wiem, co jest dla nich gorsze. Kiedy tutaj wylądowałem, jeden z waszych uderzył mnie w twarz. Robią tak z wszystkimi nowymi. Mówią na to chrzest wody. Rozumiem. Czy w starym obozie jest wielu takich zawadjaków? Jest kilka czarnych owiec, ale nie zrobią ci krzywdy, jeśli zapłacisz im za ochronę. Potrzebuję broni. Rozejrzyj się trochę przy zamkniętej kopalni w głębi kanionu. Na pewno coś tam znajdziesz. Tylko nie wdawaj się w poważne bójki uzbrojony w głupi kill-off. To bardzo ciężka i nieporęczna broń. Niedoświadczony wojownik powinien posługiwać się nim tylko w ostateczności. Postaraj się dotrzeć do starego obozu w jednym kawałku. Dobra, Ori, bardzo dziękuję za porady. Najczęściej z nim rozmawiam, bo w sumie jest to przyjemne. Chrząszczyki oczywiście zostawiamy, bo one są słodziutkie i nie będziemy je robić krzywdy. A tak serio to... bez przesady, i tak potem będzie też punktów bardzo dużo. Tak, już wspominałam, że będę chciała do nowego obozu dołączyć. Myślę, że to będzie lepszy pomysł. Oczywiście standardowo na samym początku zbieramy wszystko, co się da. Ok. Teraz trzeba się przyzwyczaić do nowego sterowania. Ale powinno być w miarę dobrze. Mamy faktycznie kill-off, ale z tego co wiemy, lepiej go nie używać. Jagódki, żeby się podleczyć. Dobrze. Chodźmy najpierw tutaj, bo zdobędziemy lepszą broń dzięki temu. Od tego kill-offa. Zardzewiały miecz. Całkiem przydatna. Ale nie rzucaj tym. O Boże. Muszę już tym rzucić. Teraz będzie dobrze. Najpierw kretoszczur. Dobra, na szczęście obyło się bez obrażeń. Kurde, no myślę, że do starego obozu dojdziemy dzisiaj, ale wiecie jak to jest. Kurde, ale piękny widok mamy. W ogóle też fajnie, bo byliśmy niedawno w Górniczej Dolinie, w Odysei, a teraz będziemy mogli ją podziwiać przed tym całym rozpierniczem związanym ze smokami. Także chyba na plusik. Lecimy dalej. Zbieramy rzeczki i będzie dobrze. Mam nadzieję, że wentylator wam nie przeszkadza, bo dzisiaj jest tak cholernie gorąco, że dosłownie nie idzie wytrzymać. Ja w ogóle... kurde, dzień był szalony poprzedni. Robiliśmy grilla ze znajomymi. I ogólnie ja się położyłam dosyć wcześnie, znaczy nie wiem, czy to tak wcześnie, czy późno. Położyłam się o godzinie
w sumie 2:30, ale no Damian z moim kolegą siedzieli do 6:30. Także ja zdążyłam trochę pospać, zanim Damian w ogóle przyszedł do łóżka. Ale no dobra. Ogólnie całkiem i tak nam dobrze poszło. Czy F5 działa? Wow, działa F5, ale my zrobimy jakiś stały zapis tutaj, nie? Wypadałoby zrobić stały zapis. O kurna mać. Się nadziałam na kreto... na kretoszczura. Chciałabym, żeby to był kretoszczur. Na ścierwojada oczywiście. Kurde, przypomniało mi się, że tu jest goblin. Dziadowski, najgorszy goblin. W ogóle ten ciuszek bardzo ładny dodany mamy. Uwaga, nie zagryźcie mnie tylko. Na szczęście młode kretoszczury są upośledzone. Dosyć solidnie. Wiecie, opłaca się wchodzić tutaj, bo można na początku fajne itemsy znaleźć na sprzedaż chociażby. A zresztą parę bryłek na początek też się nam na pewno przyda. Zanim podejdę do goblina, to tego ścierwojada utuczemy. To jest chyba dalej młody. Dobra, na szczęście się udało. No i teraz pytanie, kurna. Może być ciężko z tym skurczywąsem. Och, ja pierdzielę, ale mi... Albo i nie będzie tak ciężko. Kurde, bałam się, że mi przyfan z doli. Nie miał nic przy sobie. Kurde, dopiero tyle expa mamy, bardzo malutko. Ja już byłam przygotowana, że już kurde, no może wbijemy poziom. Nie, no chciałoby się. Cholera. Ale dobrze. Idziemy w takim razie dalej. Stary obóz. Teraz znowu odwieczne pytanie. Jak tutaj przeprowadzać te dialogi, żeby nie trwały milion lat i żeby nie były odcinki pełne samych dialogów? Tutaj jest Serafis w ogóle. Ej, ale nie idź nigdzie. W ogóle te roślinki też mają inne modele. Takie podrasowane, byśmy powiedzieli. Fajnie, bo graficznie będzie super. Zbroja mi się bardzo podoba. Chociaż mamy odkrytą klatę. O cholera, gra mi tak nie da się sobie zobaczyć? Da mi. Widzicie to? Fajowo to wygląda. Mega mi się podoba. Dobra, alcik i lecimy dalej. Już 20 minut za nami filmu. Okej, mamy strzałę. Ja niestety nie pamiętam, gdzie można znaleźć pierwszy łuk na przykład. Ale to chyba nic. Stary miecz. Wydaje mi się, że on będzie lepszy. Oczywiście, że będzie lepszy i nawet możemy go włożyć. Także to już jest na pewno dobrze. O cholera, dziobnął mnie. Niedobrze. Zobaczmy, czy tutaj coś jeszcze było. Były strzały, no właśnie. Tak mi się wydawało, że tu było trochę rzeczy. A jak pałeczka? Pałka. Dosyć słaba broń. Nawet jest poniżej tam kilofa. Także nic szczególnego. Dobra, ładnie. W sumie moglibyśmy zjeść jedną jagódkę. Super. Och, piękna górnicza dolina. Piękna naprawdę. Cudowna. Wszystko wygląda tak, jak należy. Orkowe ziele, Serafis.
Ominęłabym, bo się zagapiłam na stary obóz. Dobrze. Kolejne ścierwojady, ale tam są już chyba dorosłe. Ojejku, ziewa mi się już, bo kurde, naprawdę taka nocka zawalona chociażby trochę, to jest dramat. A poza tym ja od jutra idę na praktyki i musiałam sobie nagotować jedzonka. Zrobiłam sobie już placuszki, usmażyłam na śniadanie. I w sumie zrobiłam sobie sałatkę na obiad. I musiałam jeszcze pozmywać i w ogóle zrobić kolację, także było wymagająco. Widzę, że jesteś myśliwym. Na to wygląda. Czego chcesz? Mógłbyś nauczyć mnie polować? Parę sztuczek mógłbym ci pokazać, ale to będzie kosztować. Ile dokładnie? Na początek wystarczy łyk dobrego piwa. Potem zobaczymy. Proszę, oto piwo. Teraz opowiedz mi o polowaniu. Ścierwojady, tak nazywamy te wielkie ptaszyska, należy atakować jeden po drugim. Na szczęście łatwo odciągnąć jednego osobnika od reszty stada. Jeśli podejdziesz do nich zbyt blisko, zaczną się denerwować, aż wreszcie rzucą się w twoją stronę. Lepiej, żebyś w tej chwili miał broń w pogotowiu. Jeśli uda ci się trafić ścierwojada, zanim on dziobnie ciebie, jak najszybciej wyprowadź kolejne uderzenie. Przy odrobinie szczęścia uda ci się go pokonać bez zadraśnięcia. A jeśli on dziobnie cię pierwszy, no cóż, lepiej, żeby nie dziobnął. Czego jeszcze możesz mnie nauczyć? Wielu rzeczy, ale głupie piwo nie wystarczy. Wprawny łowca potrafi zdobyć kły, pazury i skórę zwierzyny. Nie jest to łatwe, ale dość opłacalne. W każdym razie każdy kupiec chętnie je od ciebie odkupi. No tak, oczywiście my nie mamy teraz pieniędzy. Dużo żądasz za swoje usługi. Być może, ale wiedza, którą mogę ci przekazać, pozwoli ci szybko odzyskać zainwestowaną kwotę. Wszystkie zwierzęta, które zabijesz, nie wiedząc jak je oprawić, po prostu zgniją. A to najzwyklejsze marnotrawstwo. Za ich skórę mógłbyś zarobić sporo pieniędzy. Na twoim miejscu spróbowałbym możliwie szybko posiąść te umiejętności. Hej, ty! Czego chcesz? Chcę cię ostrzec. Idąc dalej, wejdziesz na nasze tereny łowieckie. Na co polujecie? Głównie na ścierwojady. Da się je zjeść, no i nietrudno je zabić, jeśli wie się, jak to zrobić. Naprawdę? Macie jakąś specjalną metodę? Zapytaj mojego kumpla, Draxa. Nikt nie wie więcej o ścierwojadach niż on. Dlaczego ten teren jest tak niebezpieczny? Jesteś tu nowy, co? W całej kolonii jest mnóstwo mniej lub bardziej niebezpiecznych miejsc. Ścieżki pomiędzy obozami są dość bezpieczne, ale nawet tam można natknąć się na stado wilków, które będą chciały zjeść cię na kolację. Dlatego lepiej nie ruszać się nigdzie bez odpowiedniego oręża i zbroi. Skąd mogę wziąć lepsze wyposażenie? Najbliżej będzie pewnie stary obóz. Idź dalej tą samą ścieżką, na pewno trafisz. Ale lepsze ceny znajdziesz u nas, w nowym obozie. Oczywiście pod warunkiem, że znasz właściwych ludzi. Kiedy trafisz do starego obozu, poszukaj mężczyzny imieniem Mordrag. To jeden z naszych. Za kilka bryłek rudy można u niego kupić wiele wartościowych rzeczy. Opowiedz mi jeszcze o kolonii. Jeśli zamierzasz podróżować między obozami, przyda ci się mapa ze wszystkimi ścieżkami i ślepymi zaułkami. Niektóre ścieżki prowadzą do niebezpiecznych kanionów, gdzie można wpaść na istoty, na które lepiej nie wpadać. Pod żadnym pozorem nie włócz się w pobliżu starych ruin. Większość z nich pamięta jeszcze pierwszą wojnę z orkami. Niektóre są nawet pozostałościami po ich osiedlach. Często kręcą się tam orkowie, albo jeszcze gorsze poczwary. Na twoim miejscu unikałbym takich miejsc jak ognia, zwłaszcza nocą. I jeszcze jedna rada. Nie wchodź do lasu. Gdzie mogę zdobyć jakąś mapę? Popytaj ludzi w starym obozie. Mieszka tam jeden kartograf. Może uda ci się gwizdnąć mu jakąś mapę. Przy okazji mógłbyś zwinąć także jedno dla mnie. Jeśli uda mi się zdobyć je bez płacenia, wezmę ile tylko dam radę udźwignąć. Równy z ciebie gość.
Powinieneś pomyśleć o dołączeniu do nowego obozu. Gdybyś kiedyś tam trafił, pytaj o Laresa. To on zajmuje się nowymi. Na pewno znajdzie dla ciebie jakieś zajęcie. Dzięki za pomoc. Tylko nie myśl, że wszyscy tutaj są tacy mili. Niewiele można znaleźć w kieszeniach nowego, ale w kolonii są ludzie, którzy rozłupaliby ci czaszkę za stary kilof. Będę o tym pamiętał. Dobrze, akurat powiem wam, że u mnie wybuchła burza. Także niedobrze, no ale odcineczek, jak już zaczęłam, to już nagram. To jest chyba ścierwojad stary. Jednak nie. Serio? Ja nie trafiam w niego? To jest niemożliwe. Kurna, dziobnął mnie. Masakra. No tak, na razie do lasu nie będziemy oczywiście wchodzić. Tutaj mi chyba zatukli ścierwojada, cholera jasna, no. Przynajmniej zbiorę sobie mięsko. No już widziałam, kurde, jak mi chcą sksuć. Masakra, naprawdę. Dobrze, pięknie, mamy stary obóz. Możemy mu się przyjrzeć. O, jejku. Tamte ścierwojady na razie zostawię. Czym się tutaj zajmujecie? A na co ci to wygląda? Pilnujemy mostu. Pilnujemy, żeby żadne paskudstwa nie przedostały się na drugą stronę. Idź jak najszybciej do starego obozu. Tam już czekają na ciebie z nowiuteńkim kilofem. Przepuść mnie. Okej. Dobrze się bawicie, widzę. Dobrze. Na razie nie będziemy tutaj wybijać tych poczwar, bo kurde, by nas rozłupały. Tu byśmy mogli znaleźć piwo, jakbym już nie miała go wcześniej, ale miałam. No co, no idziemy do starego obozu. Najlepiej od razu do Torusa. I do Diego. Potem. Ale jeszcze jest jedna miejscówa, gdzie moglibyśmy iść też od razu już teraz. I to jest oczywiście tutaj. Chociaż ja nigdy nie pamiętam, czy coś tutaj jest w ogóle do znalezienia, czy nie ma. Chyba nie, chyba w modyfikacjach raczej się to zdarza, że tutaj coś jest. A tutaj raczej w podstawce, no właśnie, nie było nic. No dobrze. Ok, mogę wpaść do wody, czy się zbugowałam? Błagam. O moje, nie, no na serio. Dobra, już działamy. Ach, nie wskakujemy więcej tak do wody. To nauczka na przyszłość. Dobra, robimy od razu zapis, bo tak to bym się po prostu wczytała, a tak to nie wiedziałam, gdzie mamy zapis, więc... Mój błąd. Serafis. Tutaj jeszcze było parę itemów. Czy mi się wydawało, że tutaj zawsze leżały jakieś kubki, cuda? Nie ukrywam, że teraz jak graficzka jest lepsza, to jest trudniej wypatrzeć te rzeczy, co tutaj były. Jak ktoś nie pamięta na pamięć, to może mieć problem. No dobrze, stary obóz przed nami. A ty dokąd się wybierasz? Do obozu. Chyba nie przyszedłeś tu, żeby sprawiać kłopoty, co? Diego powiedział, że mam się z nim spotkać w obozie. W takim razie właś. No i dobra, dziękuję bardzo. Siemka, strażniku. Od razu wie... Niektórzy w dzisiejszych... Dobra, ruszamy prosto do Torusa. Bo taki był nasz quest. Tak jest. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Lepiej się do tego nie mieszać. Chcę pracować dla Gomeza. Czyżby? A czemu myślisz, że Gomez chciałby, żeby ktoś taki jak ty dla niego pracował? Diego powiedział, że to ty podejmujesz takie decyzje. A? Jeśli Diego uważa, że jesteś w porządku, to czemu sam się tobą nie zajmie? Słuchaj uważnie. Diego podda cię najpierw testowi. Jeśli on uzna, że się nadajesz, ja wpuszczę cię do zamku na spotkanie z Gomezem.
To, co będzie później, zależy już tylko od ciebie, jasne? Porozmawiam z Diego. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Dlaczego sam nie poddasz mnie próbie? To nie takie proste, chłopcze. Nowy, który chce tu do czegoś dojść, potrzebuje opiekuna. Tym opiekunem musi być jeden z ludzi Gomeza. I to właśnie on podda cię próbie. A jeśli narobisz kłopotów, to on poniesie za nie odpowiedzialność. Takie są tutaj zasady. Na pewno znajdzie się dla mnie jakieś zadanie. Nie. Rzeczy, którymi zajmują się strażnicy, przerastają twoje możliwości, chłopcze. Trzymaj się poleceń swojego opiekuna. Potrafię sprostać każdemu zadaniu, które mi powierzysz. O, aż tak ci zależy na wpadce. Jest jedna rzecz, którą może się zająć wyłącznie człowiek niebędący w służbie Gomeza. Ale uprzedzam cię, jak to schrzanisz, będziesz miał nie lada kłopoty. Jestem gotów. To, co ci za chwilę powiem, musi pozostać między nami. Rozumiemy się? Jasne. Pewien człowiek z nowego obozu sprawia nam problemy. Nazywa się Mordrak i przywłaszczył sobie kilka rzeczy należących do magnatów. Oczywiście to samo można powiedzieć o wielu szkodnikach z nowego obozu, ale Mordrak ma czelność zjawiać się w naszym obozie i odsprzedawać nasze rzeczy naszym chłopcom. A to już za wiele. Niestety Łajdak wie, że nie mogę z tym nic zrobić. Dlaczego? Bo jest pod opieką magów. Mnie to nie dotyczy. Dlaczego magowie bronią Mordraga? Bo służy im za posłańca. Nasi magowie utrzymują kontakty z czarodziejami z nowego obozu. Często wymieniają informacje za pośrednictwem gońców. Podejrzewam, że nieźle się wkurzą na wieść, że coś przydarzyło się ich kurierowi. A co ze mną? Co magowie mogą mi zrobić? Jesteś tu nowy. Nic ci nie będzie. Ale ja odpowiadam za wszystko, co robią moi ludzie. Dlatego musisz trzymać język za zębami. Jeśli myślisz, że... Widzę, że masz trochę problemów z magami. Tak. I to problemów, które niełatwo rozwiązać. Kilka lat temu jeden z cieni próbował zasztyletować we śnie arcymistrza magów ognia. Faceta znaleziono potem w zewnętrznym pierścieniu. Jeśli chodzi o ścisłość, rozsmarowanego po całym zewnętrznym pierścieniu. Lepiej się do tego nie mieszać. Gdzie znajdę Mordraga? Kręci się przy południowej bramie po przeciwnej stronie zamku, tuż za wejściem. Sukinsyn boi się pojawiać bliżej centrum. Niektórzy nigdy się... Chcesz, żebym go zabił, tak? Chcę mieć pewność, że już nigdy więcej się tu nie pojawi. Jak to osiągniesz, to już twoja sprawa. Zajmę się tym. Pewnie nie będziesz chciał wpuścić mnie do zamku. Tylko ludzie Gomeza mają prawo wstępu. Czy za odpowiednią sumkę mógłbyś mnie wpuścić do zamku? Za odpowiednią sumkę? Ile? No cóż, liczenie rudy musi potrwać odpowiednio długo. Dość długo, żeby całkowicie pochłonąć uwagę moją i moich chłopców. Korzystając z naszej nieuwagi, mógłbyś przemknąć się do środka. Czyli ile konkretnie? Myślę, że przeliczenie 1000 bryłek zajmie nam wystarczająco dużo czasu. 1000 bryłek? Cóż, gdybyś dołączył do Gomeza, mógłbyś wejść do zamku za darmo. Dobra, Torusowi może nie będziemy mówić o tym, że mamy list. Mało go to w sumie interesuje. No to co, idziemy chyba do Diego, nie? Nie chciałbym być teraz w jego służbie. Rozmawiałem z Torusem. I co ci powiedział? Mówi, że będę mógł dołączyć do starego obozu, jeśli ty uznasz, że się nadaje. Widzę, że czeka mnie dodatkowa robota. Zaczynamy od razu? Najpierw. Powinieneś dowiedzieć się kilku rzeczy. Opowiedz mi o starym obozie. To największy i najpotężniejszy z 3 obozów. Gomez i jego ludzie kontrolują kopalnię, a tym samym cały handel ze światem zewnętrznym. Raz w miesiącu król przysyła nam wszystko, czego potrzebujemy. Mamy staruszka w garści. Kapujesz? Przysyła nam broń, chleb, mięso, wszystko. Ty też możesz mieć w tym udział. Musisz tylko dołączyć do ludzi Gomeza.
A co z pozostałymi obozami? Te dwa obozy zamieszkują szaleńcy, którzy próbują się stąd wydostać za wszelką cenę. W zachodniej części kolonii znajduje się nowy obóz. Rezydują tam magowie, którzy myślą, że uda im się wysadzić barierę, jak tylko zbiorą dostatecznie dużo rudy. No i są jeszcze świry z sekty na wschodzie. Ich obóz znajduje się na środku bagna. Oni z kolei czekają, aż ich bóstwo pomoże im się stąd wydostać. Wygląda na to, że jeszcze trochę poczekają. Na twoim miejscu nie traciłbym czasu na zadawanie się z szaleńcami. Opowiedz mi jeszcze o barierze. Nie ma za bardzo o czym mówić. Jest nie do sforsowania. A co się stanie, jeśli po prostu spróbuję stąd wyjść? Ostatni, który tego spróbował, dotarł na drugą stronę jako trup. Przez to przeklęte, magiczne pole można wejść, ale już nigdy się stąd nie wydostaniesz. Jeśli jest stąd jakieś wyjście, znajdę je. Tak ci śpieszno, żeby się stąd wyrwać? Dopiero co tu trafiłeś. Co powinienem wiedzieć, zanim zostanę przyjęty do starego obozu? Jeśli chcesz do nas należeć, musisz najpierw zaplusować u kilku ludzi. W zewnętrznym pierścieniu możesz spotkać paru wpływowych ludzi, głównie cieni. Jeśli uda ci się ich do siebie przekonać, twoje szanse wzrosną. Później czeka cię test zaufania. Oprócz tego musisz się jeszcze wiele nauczyć. Im więcej nowych umiejętności zdobędziesz, tym cenniejszy będziesz dla nas. Gdzie znajdę te ważne osoby? Cóż, na jednego z nich właśnie patrzysz. Poza tym jest jeszcze Torus. Jego już znasz. Co do pozostałych, sam musisz ich rozpoznać. Jeśli nie jesteś w stanie tego zrobić, to i tak nie masz tu czego szukać. Najlepiej przejdź się po zewnętrznym pierścieniu i porozmawiaj z ludźmi. Na czym polega test zaufania? Będziesz się musiał wybrać do starej kopalni. Tam znajdziesz faceta imieniem Jan. Od niego dostaniesz listę. To bardzo ważny dokument. Zawiera spis wszystkich rzeczy, których potrzebują od nas ludzie z kopalni. Postaramy się, żeby dostarczono je z następnym konwojem. Żaden problem. Właśnie, że jest problem. Ta lista nie może wpaść w ręce ludzi z nowego obozu. Jak już powiedziałem, to bardzo ważna lista. Jeśli nie zawalisz, daleko tu zajdziesz. Gdzie znajdę starą kopalnię? Porozmawiaj z Grahamem. To nasz kartograf. Powiedz mu, że ja cię przysyłam i że potrzebujesz mapy. Z niej dowiesz się, gdzie leży kopalnia. Graham mieszka na lewo od północnej bramy. Skoro ta lista jest taka ważna, skąd pewność, że Jan wyda ją komuś takiemu jak ja? Bo powiesz mu, że przysłał cię Diego. Tak zrobię. Kto może mnie czegoś nauczyć? Zacznij od Rączki. To najzręczniejszy człowiek w obozie. Miej oczy szeroko otwarte, a na pewno znajdziesz wielu ludzi, którzy zechcą cię czegoś nauczyć. Gdzie znajdę Rączkę? Jego chata stoi nieco na uboczu, zaraz przy murach zamku. Idąc stąd, udaj się w stronę areny. Przy zamkowej bramie pójdź w lewo. To właśnie droga do areny. Możesz mnie czegoś nauczyć? Tak. Mogę ci pokazać, jak zwiększyć swoją siłę lub zręczność. Wróć niedługo. Musisz się jeszcze wiele nauczyć. Trzymaj się. No dobrze, czyli mamy to, co chcieliśmy mieć. Jest Grim. Czy to jest Bulit? Czy to jest Fletcher? Nie, to jest zwykły strażnik, dobra. To co, może do Grahama od razu pomogę mapkę? Cześć, jestem tu nowy. Nazywam się Graham. Rysuję mapy. Chyba się jeszcze nie widzieliśmy. Czego potrzebujesz? Przysyła mnie Diego. Mam dostać od ciebie mapę wskazującą drogę do starej kopalni. Nie ma sprawy. Jak dla ciebie? Tylko 20 bryłek rudy. Zaraz, Diego powiedział, że masz mi dać tę mapę. Nie zamierzam za nią płacić. A co mnie to obchodzi? Wiesz, ile pracy wymaga sporządzenie takiej mapy? 20 bryłek to moja specjalna cena dla przyjaciół Diego. Zwykle biorę 50. To się chyba nigdy nie skończy. Wrócę później.
No przecież ja nie mam na pewno 20 bryłek, dajcie spokój, mam 2 bryłki. Potrzebujemy w takim razie handlarza. Czyli trzeba by było iść do Fiska najlepiej. Troszeczkę sprzedać pierdółek. Na przykład kubek. Te pałki, których i tak nie będziemy używać. No, widzę Bulita. Masakra, wam powiem. Ale ogólnie jest dobrze. Zacznijmy właściwie od Fiska w sumie. Myślałem, że to się już skończyło dawno temu. Witaj! Jestem Fisk. Handluję najróżniejszym towarem. Gdybyś kiedyś czegoś potrzebował, zgłoś się do mnie. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Masz dla mnie jeszcze jakąś zbroję? Cóż. Myślę, że znajdę coś, co cię zadowoli. Sprawy załatwiało się inaczej. 500 bryłek, matko bosko. Pokaż mi swoje towary. Dobra, masz 200 bryłek, a mi się przypomniało już, jak się handluje w tej grze. My nie potrzebujemy tych kilofów, no nie? Bo nie da się kopać w Gothiku 1. Dobrze myślę chyba. Musisz uważać na to, co mówisz przy opcji. Monety też są nam niepotrzebne kompletnie. Jedna wypalona. Okej, ta wypalona nawet nic nie kosztuje. Przerzucimy. Lepiej się do tego nie mieszać. Tak, przyjmij. I mamy już 20 bryłek, więc w sumie możemy wrócić po tą mapę. Myślę, że na razie już dialogów na dzisiaj chyba nam starczy, chociaż nie ukrywam, że będzie ich tylko więcej. Kurde, no dosłownie. Teraz mi się właśnie przypomniało, jak wiele tutaj jest rzeczy do zrobienia. Jak wiele dialogów do przeprowadzenia. O, tu jest na przykład Grawo, wypadałoby z nim pogadać. W sumie z większością wypadałoby pogadać. Ale ogarniemy mapę i już będziemy kroczek do przodu. O Boże, ta menda tutaj stoi. Niech ja mam przejrzymy i nie zaczepił. Graham, siema. Nie ma sp... Dobrze, zapłacę. Oto ruda. Świetnie. To prawdziwa okazja, możesz mi wierzyć. Lepiej się do tego nie mieszać. Dobrze, możemy ją teraz zobaczyć. Aha, i to jest tylko część mapy, w której mamy pokazaną kopalnię. Ale useless shit. No ale dobrze, no. Hej, ty! Mówisz do mnie? Ostrzegam cię, tacy jak ty mogą napytać sobie biedy. W końcu większość z tutejszych ludzi to straszne zbiry. Wydaje się im, że mogą tu robić, co im się żywnie podoba. No ale my im na to nie pozwalamy. Gomezowi zależy na spokoju w obozie, a do nas, strażników, należy dbanie o porządek. Oczywiście jest to bardzo wyczerpujące i kosztowne zajęcie. Dlatego właśnie chcę cię prosić o drobne wsparcie finansowe, na znak przyjaźni. Ty pomożesz nam, a my pomożemy tobie. Jeśli będziesz miał kłopoty, możesz na nas liczyć. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Nie powinieneś. To znaczy, że mam ci zapłacić za ochronę? Dzięki, ale nie. Sam sobie dam radę. Jak sobie chcesz, chłopcze. Ale wkrótce pożałujesz, że odrzuciłeś tę przyjacielską propozycję. Na nikim nie można polegać, ojcze. Do zobaczenia. Trzymaj się, kolego. No dobrze, cudownie. Okej, moi drodzy, co my robimy dzisiaj? Nie wiem. Może pójdziemy do Kyla, usłyszeć jego piękny dialog. Mamy coś lepszego do roboty? O, tu jest zły. Jesteś tu nowy, co? Nigdy wcześniej cię tu nie widziałem. Jestem zły. Mam pewną robotę dla takiego żółtodzioba jak ty. Masz dla mnie robotę? O co chodzi? Zniknął gdzieś jeden z naszych strażników. Nazywa się Nek. Możliwe, że dał nogę do nowego obozu. Jesteś tu nowy i zaglądasz w każdy kąt. Po prostu miej oczy szeroko otwarte. Jeśli uda ci się go znaleźć, będziesz mógł liczyć na moje poparcie.
Postaram się go odnaleźć. Jakbyś spotkał Fletchera, możesz go zapytać o Neka. Fletcher przejął jego rewir po tym całym tajemniczym zniknięciu. Gdzie znajdę Fletchera? Zwykle patroluje teren wokół areny. Dobra, dzięki stary. A ja chciałam iść do Kyla. Ile razy mam wam powtarzać, sukinsyny, żebyście nie przebiegali przez moją chatę? Co cię ugryzło? Zostaw mnie w spokoju! Mam was wszystkich serdecznie dość! Wszystko zaczęło się, gdy zbudowałem sobie tę chatę! Wszyscy mówili, nie buduj chaty tak blisko rowu! Ale żaden z tych sukienkotów nie powiedział mi, co się może stać, jeśli ją tu jednak wybuduję. Jak wróciłem z kopalni kilka dni temu, miałem dodatkowe drzwi! Banda wieprzy, nienawidzę ich! Nie wyobrażasz sobie, jak ja ich nienawidzę! Teraz wszyscy przełażą przez moją chatę jakby nigdy nic! Każdy cholerny dupek! Co cię ugrywa? Zostaw! Ale jak bater... Dobra. To tak, żeby było. Kto tutaj siedzi? Kopacz. Kopacz. Jesse. Bladwin. Herek. No... Zaczekaj. Słyszałem, że gadałeś z Bludwinem. A co? Czego chcesz? Niezły z ciebie gość. Niewielu ma tyle odwagi, żeby mu podskoczyć. A to oznacza, że teraz my wszyscy będziemy musieli płacić twoją dolę. Postaram się, żebyś o tym pamiętał, gdy Bludwin znowu poprosi cię o datek. Dobra, w sumie może mnie pobić, bo ja mam zero bryłek. Spróbuj tego jeszcze raz, a pożałujesz. Biedny głupcze. Nawet nie masz przy sobie rudy. No nie mam, mordo. W sumie to było bardzo taktyczne zagranie, bo zawsze z Herekiem właśnie jest problem. A teraz on mi nic nie zrobi, bo ja nie mam po prostu rudy. Co tam? Znów szukasz kłopotów? Dobra, stary, bo nie ma czasu, F5 robimy. W sumie taki stały zapis też by się przydał. No i co? I w sumie szukamy Fletcherka chyba, nie? Możemy z nim pogadać na temat Neka. Tu jest też Dusty. Kurde, zapomniałam, jak wiele jest roboty w tych obozach, a szczególnie w starym obozie mam wrażenie, że tego jest naprawdę, naprawdę dużo, dużo, dużo. W innych obozach mam wrażenie, że jest mniej tych zadań do zrobienia. W sumie jest Mordrak tak w ogóle. Moglibyśmy z nim w kolejnym odcinku iść do nowego obozu. Hej! Nowa twarz! Jestem Mordrak. Zapamiętaj sobie to imię. U mnie kupisz wszystko, czego potrzebujesz za niewielką cenę. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Pokaż mi, co masz do zaoferowania. Wybierz coś. Dobra, zacznijmy od handlu, bo jestem ciekawa, co chłop ma, wytrychy. Chleb. Nic ciekawego nie ma. Naprawdę jesteś kurierem magów? A jeśli jestem? Chciałbym porozmawiać z którymś z magów. Muszę dostać się do zamku. Każdy kurier magów ma przy sobie magiczną pieczęć, dzięki której może wejść do zamku. Gdybyś był jednym z nas, mógłbyś taką zdobyć. Był czas, kiedy takie sprawy załatwiano inaczej. Masz problem. Czyżby? A jaki? Są w tym obozie osoby, które mają cię już serdecznie dosyć. Tak? To powiedz im, żeby przysłały tutaj kogoś, kto spróbuje mnie stąd przepędzić. Skąd pewność, że nie przysłały właśnie mnie? Bo myślę, że jesteś na to zbyt mądry. Wkrótce przekonasz się, że są w tej kolonii ciekawsze rzeczy do roboty niż usługiwanie Gomezowi. Nowy obóz potrzebuje zdolnych ludzi. Tam przynajmniej nikt nam nie mówi, co mamy robić. Takie sprawy załatwiamy. Opowiedz mi o nowym obozie. Tylko tam znajdziesz prawdziwą wolność. Jak na kolonie karną, oczywiście. Nie ma tam żadnych magnatów ani guru, którzy mogliby tobą pomiatać. Mamy własną kopalnię, ale nie sprzedajemy ani grama rudy temu zramolałemu królowi. Więc do czego ją wykorzystujecie? Nasi magowie opracowują plan ucieczki z kolonii. Zbieranie rudy jest częścią tego planu. Gomez i jego ludzie pławią się w luksusie, a my ciężko pracujemy, żeby się stąd wydostać. Tak to wygląda.
A gdybym chciał dołączyć do nowego obozu, mógłbyś mi pomóc? Jeśli myślisz o tym poważnie, możemy wyruszyć od razu. Zaprowadzę cię do Laresa. To szef naszej bandy. Ale gdybyś chciał wyrzucić mnie z obozu siłą, możesz spróbować. Dobrze, no to moi drodzy, myślę, że w kolejnym odcinku wyruszymy z właśnie Mordragiem. Myślę, że to będzie mądre. I co? Mam nadzieję, że pierwszy odcinek z Gothica 1 wam się podobał. Mam nadzieję, naprawdę. Mamy już parę zadań oczywiście w dzienniku i będzie ich tylko więcej. Tutaj możemy jakieś informacje sobie też sprawdzić. Także całkiem przyzwoicie. Do kolejnego poziomu nam sporo brakuje. No wiadomo jak to jest. Myślę, że trzeba będzie na pewno się przespać w jakiejś chacie. Najlepiej tej, która jest przez nikogo niezamieszkana, czyli tutaj w sumie mniej więcej gdzieś jest ta chata. I będziemy wtedy już mogli ruszać dalej. Trzeba będzie pomóc Snuffowi z jego potrawką i trzeba znaleźć Fletchera w sumie. Tu jest łóżko i chyba tutaj akurat nikt nie sypia, więc my możemy na spokojniej spać. Jeżeli wam się ten odcinek, moi drodzy, podobał, to zachęcam was do zostawienia po sobie łapki w górę, komentarza, subskrypcji. Wspierajcie tę serię, bo myślę, że będzie fajnie. I zapraszam was też na Discorda, link macie w opisie. Ja lecę montować dla was ten film, bo pomału jest już u mnie burza, tak pogrzmiewa trochę. A ja też chcę, no, zmontować ten film, żeby był na jutro. Dzięki i do kolejnych filmów. Cześć!